A na koniec opowieść o psie Sułku. Mówiliśmy już o nim w naszych serwisach miesiąc temu, gdy trafił pod opiekę Fundacji Niechciane i Zapomniane. Pies był w stanie agonalnym. Teraz dzięki ludziom kochającym zwierzęta wraca do zdrowia. Uprzedzamy, że na początku relacji zdjęcia są drastyczne. Katarzyna Pawlina. Niedowaga, odwodnienie, zaawansowana nożyca i świerzb wędrujący to tylko kilka z długiej listy chorób Sułka. Pies został odebrany z jednej z suwalskich wsi, gdzie był zamknięty w kurniku. Początkowo weterynarze nie dawali mu wielkich szans na wyzdrowienie. Sułek wyglądał, jakby już dawno nie żył, albo jakby miał zaraz umrzeć. Kiedy przyjechał do nas, nasze wolontariuszki błagały, żebyśmy uśpiły go i żebyśmy już nie zadawały mu cierpień. Psiak zaciekle walczył o swoje życie i jak widać opłacało się. Pan Sułek jest dziś po prostu pięknym psem. Wciąż mieszka w lecznicy. Bardzo kocha ludzi, mimo tego, co ludzie mu zrobili. Bardzo lubi przytulanie, drapanie. Poprzedni właściciel Sułka ma przed sądem odpowiedzieć za cierpienie swojego podopiecznego. Wyleczony, radosny Sułek czeka na nowy dom. Jeśli ktoś marzy o bezgranicznie kochającym psie, powinien jak najszybciej skontaktować się z Fundacją Niechciane i Zapomniane i umówić się na wizytę preadopcyjną. Taki Sułek jest tylko jeden.